Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam wszystkich na dzisiejszej sesji i otwieram 72. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo serdecznie witam na naszej dzisiejszej sesji radnych, a szczególnie zarząd na czele z panami starostami. Bardzo serdecznie witam wszystkich gości, witam pana głównego księgowego, witam panią mecenas, witam panią sekretarz, witam panią szefową biura rady. Bardzo serdecznie witam pana dyrektora szpitala, pana Sławomira Wójcika. Bardzo serdecznie witam też pana doktora Bogdana Bojluka, który dzisiaj będzie też zabierał głos. Chciałbym poinformować wszystkich radnych, że sesja dzisiejsza jest jak zawsze zresztą transmitowana, jest nagrywana, a w związku z tym obecność Państwa na dzisiejszej sesji jest jednocześnie zgodą Państwa na publikację swojego wizerunku. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam dzisiaj, szczególnie serdecznie witam panią Barbarę Kamińską, która za chwileczkę złoży ślubowanie tutaj przed Radą. Szanowni Państwo, na podstawie listy obecności stwierdzam, że kworum dzisiaj jest. Jest na stylu, że możemy podejmować wszystkie prawomocne uchwały, ale kworum już tak elektronicznie sprawdzimy jeszcze potem po tym akcie bardzo ważnym, który za chwileczkę się odbędzie. Otóż pozwólcie Państwo, że przeczytam postanowienie numer 5 łamane na 2023 Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Bartoszyckiego. Otóż na podstawie artykułu 387 paragraf 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, Dziennik Ustaw z 2022 roku, pozycja 1277 i 2418, Komisarz Wyborczy w Elblągu postanawia, co następuje. Paragraf 1. Postanawia się o wstąpienie na wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 3 właściwym dla wyboru Rady Powiatu Bartoszyckiego. Mandat obejmuje pani Barbara Elżbieta Kamińska, kandydatka z listy nr 4 KKW Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska, która w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku uzyskała kolejno największą liczbę głosów, a nie utraciła prawa wybieralności oraz nie zrzekła się z pierwszeństwa do objęcia mandatu. Paragraf drugi. Postanowienie przekazuje się zainteresowanej wojewodzie warmińsko-mazurskiemu oraz przewodniczącemu Rady Powiatu Bartoszyckiego. Paragraf trzeci. Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. Paragraf czwarty. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania. Szanowni Państwo, bardzo proszę w tej chwili tutaj do mównicy panią Barbarę Kamińską o złożenie ślubowania, a wszystkich radnych proszę i wszystkich gości proszę o powstanie. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polski. Tak mi dopomóż Bóg. Pani radna, szanowni państwo, no jest nam niezwykle miło, że chociaż jeszcze do końca kadencji będzie z nami kobieta, bo przecież jak wiemy, do tej pory byliśmy sami mężczyźni. Mamy nadzieję taką, pani Basiu, że to wniesie naprawdę wiele i merytorycznie, ale i też również, jeśli chodzi o pewne nasze męskie zachowania. Więc chciałbym bardzo serdecznie panią powitać w naszym gronie. Ten skromny bukiecik przeznaczyć i takie tutaj jeszcze drobne upominki od
Szanowni Państwo, ja również bardzo się cieszę, że pani radna Basia Kamińska, która była już przecież radną w poprzedniej kadencji, jest znana z takiej aktywności pozytywnej w Radzie i mam nadzieję, że tę pozytywną aktywność wniesie również do pracy naszej Rady. Także Basiu, witamy Ciebie bardzo serdecznie w naszej Radzie i mam nadzieję, że będziemy pięknie, fajnie i z owocami współpracować. Dziękuję bardzo. Muszę teraz się odzwyczaić od mówienia panowie radni, teraz muszę mówić pani radna i panowie radni albo państwo radni. Więc państwo radni, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, tym razem stwierdzenie prawomocności obrad. Bardzo proszę wobec tego już panią Basię również o zalogowanie się i potwierdzenie swojej obecności w portalu e-sesja. Ja jeszcze tylko dodam tutaj w trakcie, kiedy czekamy, aż się wszyscy tutaj zalogują, że dzisiejsza sesja jest w trybie stacjonarnym, a nie w trybie, tak jak ostatnio przyzwyczailiśmy się do tego, w trybie hybrydowym. Otóż stwierdzam, że obecnych na dzisiejszej sesji jest 15 radnych, 2 radnych jest nieobecnych, a zatem nasza dzisiejsza sesja jest w pełni prawomocna. Możemy podejmować różne prawomocne decyzje, uchwały i inne rzeczy. Szanowni Państwo, teraz chciałbym powiedzieć o rzeczy bardzo ważnej, bardzo istotnej. Jak Państwo wiecie, dzisiaj mija rok od bardzo tragicznego wydarzenia, kiedy to barbarzyńska Rosja napadła na wolny kraj, na Ukrainę, siejąc spustoszenie, czyniąc zbrodnie, czyniąc ludobójstwo. Rosja myślała, że pokona Ukrainę bardzo szybko, ale całe szczęście naród ukraiński wykazał się wielkim, wielkim bohaterstwem i już od roku broni swojej suwerenności, a tak naprawdę broni suwerenności całej Europy, a może i całego świata. Ja bym chciał w tym momencie, abyśmy ofiary wojny w Ukrainie, ofiary tych dzielnych Ukraińców, dzieci, kobiety, starców, którzy zginęli w barbarzyński sposób, zamordowani przez Rosjan, abyśmy uczcili minutą ciszy. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w związku też z tą rocznicą jest wśród nas pan dr Bogdan Bojluk, który, jeśli Państwo pozwolicie, zabierze w tej chwili głos. Pan Bogdan jest z Ukrainy i chciałby tutaj nam kilka słów powiedzieć. Dlatego jeśli nie zobaczę sprzeciwu, to bardzo proszę pana Bogdana o zabranie głosu. Proszę bardzo. Dzień dobry. Drogi mój przyjacielu, panie Zbyszku, panie Władysławie, panie mój, nie, jak to przewodniczący tej Rady i wszyscy moi przyjaciele radni i kto tutaj jest, ja na chwilę zabieram u was
czas no, do 5 minut. Jedno źle, bo u was lecz jedna kobieta, a u nas było 30, bo jest u nas ustawa, że 30% kobiet ma być radnym na wszystkich poziomach. Так що публічте це, напишіть до Сейму, і ніх так приймуть таку уставу. Бо як є кобіта, то ви знаєте, втеді мужчини робиться лагодніші, добріші і лепіше приймує ті варунки, які потрібні для людей. Так що я вам це вжичу. Ви знаєте, рок часу, як сталася інвазія, ніхто не мог помислити, в тому числі і Стани Зєдночені, що Україна витримає вінці як 10 лет. Дзінки Польщі, тура перша подала ринцу нашим людям, пустила в свій дом, загрела у хутцу, вінці як 5 мільйонів прикрінчили границю, дала хліб, тепло, дітей пустила до школи. Ви знаєте, якби не польське панство, не жон, першу колейку люди, пізній жон і президент, невідомо, чи Україна би могла вистояти. Польська зробила гуманітарну допомогу, а пізній коаліцію військову. Вона їздила по і президент, і прем'єр, і люди їздили по Європі і злучилися на допомогу Україні. Бо Україна у праві майже 3 місяці сама вистояла, ви знаєте, трудно було. Але пізні та допомога, яка прийшла, не дала можливість звальчити нашу Україну. 5 тисяч ракет випущено на Україну. 3,5 тисяча самолітів бомбардували Україну. Майже 1000 дітей знищено. Люди живуть у подвалах, ні тепла, ні води, ні їдзення. І 87% українців не хочуть, щоб ми капітулювали. Будуть вальчити до кінця. Вальчить, бо ми маємо допомогу від вас. І ще в 2008 році ваш президент Лех Качинський мовив у Грузії, в Тбілісі, що дзісяй є Грузія, ютром Україна, поютрі буде Польща. І то не люди, і не Путін єдин винуватий, то ціла Росія. Бо полічте, така психологія 400 лет, яка була у Росії, всі мовлять, що Росію хочуть звальчити, НАТО, інне панство, а вони тільки за покой і хочуть зробити для всіх єдно добро. Як можна про таких людей мовити, коли матки привезли сина, якого забили на війні, а вона мовить, я дякую Путіну, що він привез мого сина, а я ще вроджу сина, аби він мог вальчити на війні. То нема о цьому гадати. І поки Росія не розпадне, то буде загруження завжди для цілої Європи. І тому я схиля голову перед цілим польським народом за те, що вони зробили. Бо дзісяй би була звальчена Україна, а ютром би була звальчена Польща. Бо Медведєв кедись повідав, що мабуть від Москви до Мадрида. І вони би си не застановили. Пам'ятайте, то такий народ є. Але я мислю, що це буде останнє, що вони зробили зле. І, а я здійся є по одній причині. Є у нас така пінкна місцовість в Карпатах, як Верховина. Є Верховина місто і повід. Кедись то було Верховина місто і гміна. Кедись бо було повід, зараз той, та гміна ма 20 тисяч людності. Ви знаєте, що там найменший гура є одна Говерла, а друга є пік Івана. І це я хочу повідати, що на цій гурі пік Івана є змонтована обсерваторія польська, яка була ще на початку будована в 1939 році. І зараз вже
teraz wspólno razem z Ukrainą уже виконана до кінця. І Ягеллонський університет, Варшавський і Івано-Франковський вже там займаються цими речами. Там втратили около 50 мільйонів євро. То я запрошую вас, а я мислю, що як закінчить війна, то буде повод відвідати Верховину, і ті приятелі з Верховини завжди будуть чекати на вас. А є на то причина, бо літом так староста, віце-староста, а я мислю, і я бачив ту сесію голосування радних, вони проголосували, щоб віддати самохід для нашої гміни Верховина. І я вам моцно дзінькую від імені Вуйта гміни, від радних гміни і всім, а в першу колейку старості, віце-старості проведніцьон цьому ради. І хотів би, але я зараз буду мовити, так що є тут позінькування від Вуйта гміни, і я би хотів, пане старосто, я це вас, не буду вам тут читати, хто буде хотів почитати, тут є підписано, бо у нас є ще, називається, не гміна, а селищна, селищний глава. Так що, пане Надольний, 100 лет і працювати, і дзінькую тобі за то підтримання України. Ми ще 15 лет мовили, що Україна буде разом з Польщею, то вона буде, це буде наймоцніше панство в цілій Європі. Zdrowie. Dziękuję bardzo i proszę przy najbliższej okazji przekazać wszystkim włodarzom Werchowiny nasze tutaj serdeczne pozdrowienia i podziękowania za to wyróżnienie. No naprawdę to będzie. O, panie wicestarosta, ideę podał pan wicestarosta, ja tobie życzę zdrowia, 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 reszta kupisz. Dziękuję bardzo. Na Werchowinę. Ja dziękuję za zaproszenia, szczególnie na tę Werchowinę. Tam podobno tak piękne tereny, że myślę, że całą radą się, panie przewodniczący, jeśli dożyjemy, a wszystko na to wskazuje, jak będziemy razem z Ukrainą, to przetrwamy wszystko, i najgorsze, i Putina nawet. Dziękuję bardzo. Postaramy się odwiedzić te piękne regiony. Ви знаєте, пан Збежик Надольний з паном директором були там, у нас є, були на Гуржі, знають, які то є пінкні терени, але я мислю, що ціла рада має відвідати той терен. О, зараз мені би хотіло моєму колегі, приятелю, подзінькувати пану директора шпіталя за те, що він теж долучився до того і на Верховину придав самохід поготовий, яка зараз рятує наших людей, рятує наших ранених, допомоги їм. І дуже моцно дзінки. І я вам скажу єдно. Повіту Бартушіці дуже повезло з паном директором. Мудрий, учтивий і як спеціаліст, і як чоловік. Я тобі, Славі, зричу здоров'я, здоров'я, здоров'я і чекам на Україну. Теж маємо подзінькування. Bardzo dziękuję za te podziękowania. Rzeczywiście ten samochód, który Państwo tutaj widzą, został przekazany w sierpniu na potrzeby szpitala w Wierchowinie. Jest to karetka, która już nam się zamortyzowała, ale to jest samochód w pełni sprawny i w pełni wyposażony, co bardzo ważne. To jest samochód wyposażony do standardu karetki S, czyli miał nie tylko sam samochód, ale całe wyposażenie. Nie jest to jedyna pomoc. Już w pierwszych dniach wojny, tej paskudnej wojny, która się toczy za wschodnią granicą, nasz szpital przekazał dary w postaci sprzętu jednorazowego użytku, leków, środków opatrunkowych, ponieważ my mamy współpracę zawartą z innymi szpitalami, z pogotowiem ratunkowym, na przykład w Łódzku mamy podpisaną umowę o współpracy ze szpitalem w Wierchowinie. Od
roku wymiar tej współpracy się zupełnie zmienił. Miała to być platforma do wymiany doświadczeń. Natomiast okazało się, że ten wymiar pomocy, który w tej chwili Ukraina potrzebuje, zupełnie się zmienił. Stąd nasze między innymi te przekazane pojazdy. Myślę, że warto w tym miejscu zaznaczyć, żeby wolny świat, to taki apel może do wolnego świata, żebyśmy my jako obywatele tego wolnego świata nie zmęczyli się wojną w Ukrainie. Nas bezpośrednio działania zbrojne nie dotyczą, ale musimy mieć tą świadomość, że tam nadal giną ludzie, tam giną dzieci, tam toczy się wojna i my nie możemy ustawać w pomocy dla naszego bratniego narodu. Bardzo jeszcze raz. Bogdan, ви знаєте, є ще одна минута. Я о себе особисто, дійсно, є така річниця страшної війни. І ніколи в житті я не робив жодних таких речей. Але тут, в Бартошицях, прийшло мені в голову щось. І щось я написав, і так зробив пісенку. Все у пам'яті, що про Україну, про те, що для неї варто жити, таку заспівати вам пісенку. Якщо дозволите. Я знов згадав тебе, моя мила кохана, згадав прощальну ніч, як шептала «люблю», любитиму повік, мольба милосердно, щоб захистив мене важким лютім бою. Для неї тільки жить, для неї душу дай, за незалежну Україну. Для неї тільки жить, за неї душу дай, за самостійну Україну. Я згадую завжди, як ми вірно кохались і вірили в мету, в незалежність святу, що прийде Божий час і воскресне Україна, з'єднається народ, немочвар і незгод. Для неї тільки жить, для неї душу дай, за незалежну Україну. Для неї тільки жить, за неї душу дай, за самостійну Україну. Нех живе Польська не подлегла. Слава Україні! Я вам моцно дякую за все і життю, щоб ви дуже добре працювали для своїх людей. Бо це найважніше. Бо як будуть люди добре себе чути в панстві, то і вам буде добре. Життю вам це. А для цього вам треба дуже моцно здоров'я, і мені і ходять до лікарів. Bardzo serdecznie dziękuję panu Bogdanowi za ten piękny występ, za tą piękną pieśń, która, ja przypomnę, została napisana przez pana Bogdana specjalnie teraz. To jest autorska pieśń pana Bogdana. Dziękuję bardzo. Panie Bogdanie, to było naprawdę piękne, a chciałbym tu powiedzieć w imieniu też wszystkich Polaków, że Polska Ukrainy nie zostawi. To jest bratni naród. My przeżywamy
wojny w Ukrainie tak jak wy i zrobimy wszystko, my Polacy, żeby Ukraina przegnała Rosjan ze swojej ziemi i żeby była wolnym, prawdziwie wolnym krajem. Dziękujemy panie Bogdanie i chwała Ukrainie. Wszystko, że, bo jak będzie Polska dobrze się trzymać, to i Ukraina będzie. Bo ja zawsze mówił, że Polska, Prybałty i Białoruś, to ma być najpotężniejsze społeczeństwo w całej Europie. Wtedy nikt nam nie będzie, nikt nam zagrożenia nie zrobi. I drugie, to ja pierwszy raz w życiu takie napisał i pierwszy raz wykonał. Tutaj w Bartoszycach więcej, myślę, nigdy nie będę wykonywał takich, ale dzisiaj Dziękuję, dziękuję bardzo. Oj, po takich, szanowni państwo, wrażeniach, aż trzeba wziąć głęboki oddech i przejść do porządku obrad, do procedowania dzisiejszej sesji. Szanowni państwo, no z tego przejdźmy. Ustalenie porządku obrad. To jest kolejny punkt dzisiejszej sesji. Porządek obrad został państwu wszystkim dostarczony. Wszyscy go znacie. Czy są jakieś wnioski do porządku obrad? Nie widzę. Wobec tego pozwólcie państwo, że ja przeczytam porządek obrad i potem spróbujemy go przegłosować. Otóż punkt pierwszy, otwarcie obrad 72. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt drugi, złożenie ślubowania przez radną, która uzyskała mandat w czasie trwania kadencji. To się już też odbyło. Stwierdzenie prawomocności obrad, to też się już odbyło. Tutaj dodatkowo było wystąpienie pana doktora Bojluka, bardzo piękne. Czwarte, ustalenie porządku obrad. Piąte, przyjęcie protokołu obrad 69., 70. i 71. sesji Rady Powiatu. Punkt szósty, informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacja uchwał Rady Powiatu. Punkt siódmy, sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu w 2022 roku. Punkt ósmy, informacja o sytuacji w oświacie po zakończeniu pierwszego semestru nauki. I tutaj ja nie przepytałem na początku, ale witam właśnie w tym momencie pana naczelnika Wydziału Oświaty, pana Grzegorza Monkiewicza, który jest wśród nas. Serdecznie witamy. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwał w sprawach i tutaj będą takie uchwały. A zmian budżetów powiatu na rok 2023. Oczywiście dalej zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2023-2036. Punkt C, uchwalenie planu kontroli komisji rewizyjnej na 2023 rok. Punkt D, wyrażenie zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej. Punkt E, wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność powiatu bartoszyckiego. Punkt F, wprowadzenie zmian w uchwale Rady Powiatu w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Stałej oraz określenia przedmiotu jej działania. Punkt 10, sprawy różne. I punkt 11, zamknięcie obrad 72. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Myślę, że możemy przejść do głosowania i wobec tego zadaję państwu pytanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego porządku obrad? Kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad. Wobec tego możemy przejść do kolejnego punktu. Kolejnym punktem to jest przyjęcie protokołu obrad z 69., 70. i 71. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Nie wpłynęły żadne uwagi w okresie międzysesyjnym dotyczące protokołów. Teraz też nie widzę żadnych zgłoszeń. Wobec tego stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła te protokoły do wiadomości. Przechodzimy do punktu szóstego. W punkcie szóstym jest informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. I w tym celu bardzo poproszę pana starostę Jana Zbigniewa Nadolnego o przedstawienie owego sprawozdania. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo.
sprawozdanie z działalności zarządu powiatu pomiędzy 68. a 72. sesją Rady Powiatu, to jest pomiędzy 21 grudnia 2022 roku a 24 lutego 2023 roku. W powyższym okresie zarząd obradował na 6 posiedzeniach. To jest w dniu 10, 19, 24 i 31 stycznia oraz 7 i 15 lutego bieżącego roku, na których podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 176 /500/2023 z dnia 10 stycznia 2023 w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania czynności zastrzeżonych do kompetencji kierownika zamawiającego w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego. I tutaj udzielono upoważnienie staroście, wicestaroście, a w przypadku ich nieobecności pani sekretarz powiatu do wykonywania jednoosobowo czynności kierownika zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w których zamawiającym jest powiat bartoszycki. Uchwała nr 177/501/2023 z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie opinii do projektu programu ochrony środowiska gminy Górowo i Ławeckie do roku 2030. I na wniosek wójta gminy Górowo i Ławeckie pozytywnie zaopiniowano wyżej wymieniony projekt. Uchwała nr 177/502/2023 z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków na udzielenie dotacji. I tu w związku z ogłoszeniem naboru wniosków w ramach rządowego programu ochrony zabytków w roku 2023 zarząd ogłosił również termin naboru wniosków od dnia 19 stycznia do dnia 26 stycznia 2023 roku. Uchwała nr 178/503/2023 z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Po rozpatrzeniu wniosku burmistrza Bisztynka zarząd uzgodnił przedłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mołdytach obręb Sątopy. Uchwała nr 178/504/2023 z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków na udzielenie dotacji. W związku ze zmianą terminu naboru wniosków w ramach rządowego programu ochrony zabytków w roku 2023 zarząd również zmienił uchwałę 177/502/2023 z dnia 19 stycznia 2023 roku. Wydłużył termin naboru wniosków do dnia 10 marca 2023 roku. Uchwała nr 178/505/2023 z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach działania 931 Infrastruktura kształcenia zawodowego dla szkół branżowych z terenu powiatu bartoszyckiego. I tutaj zarząd postanowił przystąpić do realizacji wyżej wymienionego projektu mającego na celu udzielenie wsparcia na rzecz wyposażenia szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt IT. Uchwała nr 178/506/2023 z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat bartoszycki za rok 2022. Zarząd przyjął wyżej wymienione sprawozdanie i przedłożył je w ustawowym terminie 7 dni Regionalnej Izbie Obrachunkowej, związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli, dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez powiat oraz Radzie Powiatu. Wpływ do Biura Rady i data publikacji sprawozdania w systemie e-sesja 27 stycznia 2023 roku. Uchwała nr 179/507/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zmiany oraz podania wykazu nieruchomości do publicznej wiadomości. Wykonanie uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 28 grudnia 2022 roku dotyczy zamiany nieruchomości z nadleśnictwem Górowo i Ławeckie. Uchwała nr 179/508/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność powiatu bartoszyckiego. I tutaj zarząd wyraził zgodę na ustanowienie za wynagrodzeniem
organicznego prawa rzeczowego, czyli służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność powiatu na rzecz Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku i udzielił inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane związane z budową elektroenergetycznej linii kablowej o mocy 0,4 kW. Uchwała numer 180/509/2023 z dnia 7 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego. I tutaj zarząd wyraził zgodę na sprzedaż żurawia Atlas Terex oraz samochodu ciężarowego marki Mercedes będących na stanie zarządu dróg powiatowych w Dąbrowie koło Bartoszyc. Sprzedaż odbędzie się w drodze przetargu. I uchwała numer 181/510/2023 z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu. Oczywiście tradycyjnie w okresie tym przedsesyjnym Zarząd Powiatu na swoich posiedzeniach zajmował się sprawami związanymi z przygotowaniem materiałów pod obrady dzisiejszej sesji. To tyle, jeśli chodzi o sprawozdanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pana starostę proszę, żeby jeszcze został przy mównicy, ponieważ następny punkt dzisiejszego porządku to jest sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu w 2022 roku i w tym celu również poproszę pana starostę o przedstawienie tego sprawozdania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Bartoszyckiego za 2022 rok. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Bartoszyckiego została powołana zarządzeniem nr 19/2022 starosty Bartoszyckiego z dnia 17 marca 2022 roku w celu wspierania realizacji zadań starosty z zakresu zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w innych ustawach z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Komisja swoją działalność w 2022 roku realizowała w składzie: przewodniczący Jan Zbigniew Nadolny, starosta bartoszycki. Członkowie, po pierwsze, delegowani przez Radę Powiatu Bartoszyckiego, to jest pan Bartłomiej Hilmanowicz i pan Władysław Bogdanowicz. Po drugie, powołani przez starostę bartoszyckiego, pan Andrzej Karchaj, Grzegorz Klimczak i Monika Biculewicz. Delegowani, po trzecie, przez komendanta powiatowego policji, Przemysław Fiertek, Krzysztof Szczepański. Po czwarte, wskazany przez prokuratora okręgowego Radosław Snopek. Piąte, trzech uczestników z głosem doradczym, wskazanym przez pana burmistrza Bartoszyc, to jest pan komendant Jerzy Szostak, wskazany przez komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, pan Mariusz Haraw i wskazany przez dyrektora Szpitala Powiatowego w Bartoszycach, pan Jarosław Kuper. W pracach komisji, poza jej członkami, uczestniczyły również zapraszane osoby mające wpływ na stan bezpieczeństwa w powiecie. Mianowicie burmistrzowie i wójtowie oraz ich przedstawiciele, członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, przedstawiciele kierowników służb inspekcji i straży powiatu, przedstawiciele kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, pracownicy merytoryczni do spraw zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej z urzędów miast i gmin powiatu. Komisja ponadto działała w oparciu o przepisy określone w artykule 38 ABC ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, tu dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 1526 oraz w oparciu o własny regulamin działania. Posiedzenia komisji zwoływał przewodniczący, powiadamiając wszystkich zainteresowanych o terminie, miejscu i porządku obrad. Z posiedzeń komisji sporządzane były protokoły. W 2022 roku komisja obradowała trzykrotnie wspólnie z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego. Realizując swoje zadania, komisja podejmowała tematykę zgodną z planem pracy na 2022 rok. I w związku z zaistniałą sytuacją na Ukrainie, spowodowaną militarną agresją Federacji Rosyjskiej, komisja obradowała również w trybie roboczych spotkań celem szybkich i precyzyjnych podejmowaniu adekwatnych działań. Na posiedzeniach rozpatrywano następujące właśnie zagadnienia. Omówienie i zatwierdzenie planu pracy komisji na 2022 rok, podsumowanie działań służb, inspekcji i straży w okresie zimowym, podsumowanie zimowego utrzymania dróg,
tutaj chodziło głównie o stan nawierzchni dróg po okresie zimowym, informacja z zakresu realizacji zadań związanych z ochroną konsumentów w 2022 roku, zagrożenie epidemią spowodowaną wirusem SARS-CoV-2, współpraca jednostek administracji publicznej wraz ze służbami powiatu bratoszewskiego celem organizacji pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy, przygotowanie służb, inspekcji, straży i samorządów do sezonu letniego i tutaj klasyfikacja zagrożeń, przeciwdziałania i profilaktyka, zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne w okresie letnim, zagrożenia weterynaryjne w miesiącach letnich, ocena stanu bezpieczeństwa w zakresie realizowania przepisów ustawy Prawo budowlane, przedsięwzięcia wszechstronnego przygotowania samorządów do sezonu zimowego, współdziałanie podmiotów, przygotowanie służb, inspekcji i straży do sezonu zimowego, zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektów w okresie zimowym, przygotowanie szpitala powiatowego do funkcjonowania w okresie zimowym, zimowe utrzymanie dróg powiatowych, zapewnienie ciągłości kierowania i dowodzenia w okresie świąteczno-noworocznym i ocena realizacji zadań przyjętych na 2022 rok. Działalność komisji w dniu 22 kwietnia 2022 roku i w tym dniu odbyło się stacjonarne wspólne posiedzenie członków komisji i powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego, którego celem było omówienie koordynacji działań przez administrację publiczną wraz ze służbami powiatu bratoszewskiego oraz pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Dokonano również podsumowania działań służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu w okresie zimowym. Pozytywnie zaopiniowane zostało także sprawozdanie z działalności komisji w 2021 roku, które przedstawione zostało przez starostę na styczniowej sesji Rady Powiatu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o samorządzie powiatowym, sprawozdanie ogłoszone zostało w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i omówiono i zatwierdzono również plan pracy komisji na 2022 rok. Działalność komisji w dniu 24 czerwca 2022 roku. Otóż w tym dniu do członków komisji i powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego zostało przesłane pismo o odwołaniu posiedzenia i przedłożenia raportów, którego tematyka poświęcona była przedsięwzięciom i przygotowaniom do sezonu letniego. Oceniano przygotowanie samorządów, służb, inspekcji i straży do sezonu letniego i planowane w tym zakresie działania profilaktyczno-zapobiegawcze. Burmistrzowie i wójtowie powiatu omówili zagrożenia wynikające z miesięcy letnich i proponowane w tym zakresie działania profilaktyczne. Na podstawie przedstawionych informacji wynikało, że urzędy miast i gmin były właściwie przygotowane do okresu letniego. Służby, inspekcje i straże powiatu oceniły stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, stan sanitarno-epidemiologiczny, weterynaryjny oraz stan ochrony przeciwpożarowej realizowane w bloku porządkowym, jak również poziom zabezpieczenia sezonu turystycznego realizowanego w bloku bezpieczeństwa społecznego. Działalność komisji w dniu 23 listopada 2022 roku i w tym dniu odbyło się stacjonarne wspólne posiedzenie członków Komisji Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego celem była ocena zagrożeń okresu zimowego oraz przedsięwzięcia wszechstronnego przygotowania samorządów, służb, inspekcji i straży do zimy i działania zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom powiatu w okresie świąteczno-noworocznym. Podmioty współdziałające przy zapewnieniu szeroko rozumianego bezpieczeństwa prawidłowo sklasyfikowały zagrożenia charakterystyczne dla okresu jesienno-zimowego. Podjęły odpowiednie działania profilaktyczne oraz skutecznie przeciwdziałają w momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej. Na posiedzeniu zaprezentowano również plan zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022-2023. Omówiono zasady także bezpiecznego użytkowania obiektów w okresie zimowym. W 2022 roku w raportach przedstawianych przez komisję w punkcie sprawy różne omawiane były między innymi takie kwestie jak sprawy osób samotnych, starszych i bezdomności w okresie zimowym, postępowanie i kompetencje podmiotów w przypadku zdarzeń z udziałem zwierząt, w tym zwierząt bezpańskich, dziko żyjących, agresywnych, uczestniczących w wypadkach drogowych. W swoim całorocznym działaniu komisja jako organ doradczy i opiniotwórczy wypełniła swoje ustawowe zadania jako pomoc w realizacji zadań starosty bartoszyckiego. Zarówno w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami i strażami, jak też zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Podsumowując działalność komisji w 2022 roku, należy stwierdzić, że osoby wchodzące w jej skład wykazywały się dużą aktywnością i zaangażowaniem w przedstawienie merytoryczne dotyczące podejmowanych działań wynikających z planu pracy komisji.
Priorytetem komisji w 2023 roku w dalszym ciągu powinny być działania ukierunkowane na realizację zadań rzutujących na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego powiatu. Wszystkie dokumenty związane z działalnością komisji w 2020 roku, czyli protokoły, raporty, listy obecności, sprawozdania, znajdują się w sali 103 w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bartoszycach w teczce spraw oznaczonych numerem 5511. Podpisał przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Bartoszyckiego Jan Zbigniew Nadolny. Tyle, jeśli chodzi o działalność zarówno Komisji Bezpieczeństwa, jak i Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu staroście za te wyczerpujące sprawozdanie. Przechodzimy wobec tego do kolejnego punktu. Tym razem będzie to informacja o sytuacji w oświacie po zakończeniu pierwszego semestru nauki. Jest wśród nas pan Grzegorz Mąkiewicz, naczelnik Wydziału Oświaty, i też bardzo proszę pana naczelnika o zabranie głosu. Panie przewodniczący, panowie starostowie, Wysoka Rado. Nie będę czytał całej tej informacji, którą państwo dostaliście w załączeniu. Pozwolę sobie tylko wybrać kilka elementów z tego i państwu o tym opowiedzieć w sposób w miarę skondensowany. Obowiązek sporządzania i przedstawiania takiej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wyznacza nam ustawa z dnia 7 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe i taki obowiązek spełniliśmy do dnia 31 października. Organ wykonawczy jednostki samorządu, który, czyli zarząd, przedstawił takie sprawozdanie, dosyć duże, pamiętacie państwo, obszerne, wielopunktowe i zawierało wiele, wiele elementów. Jeszcze dodatkowo, oprócz tego, co ustawodawca na nas nakładał, uzupełniliśmy to o dodatkowe informacje, tak żeby państwo mieli obraz dużo pełniejszy niż ustawodawca wówczas, ustawodawca określa w tym artykule 11 ustęp 7 ustawy Prawo oświatowe. Natomiast teraz mamy sytuację następną, to jest zakończenie pierwszego semestru nauki roku szkolnego 2022-2023 i przedkładamy taką informację, którą państwo wystąpiliście kilka lat temu, żeby po zakończeniu semestru przedstawić informację z działalności naszych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat bartoszycki i właśnie w tej chwili państwo macie taką informację przed sobą. W przedłożonej takiej informacji, oprócz danych liczbowych, statystycznych, są zawarte również informacje dotyczące przeprowadzonych remontów, zakupów pomocy dydaktycznych, a także w przypadku dwóch placówek oświatowych, Młodzieżowego Domu Kultury i Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji, szereg informacji uzupełniających, obrazujących pracę i osiągnięcia tych placówek. Rozmawialiśmy wczoraj na komisji o tym, że założenie było takie, szczególnie tutaj zgłaszane przez dyrektorów tych szkół, żebyście państwo mieli pełny obraz tego, w miarę pełny obraz tego, co tam się dzieje i że nawet w tak krótkim okresie czasu, jak jeden semestr szkolny, tak wiele rzeczy może się zdarzyć i tak wiele rzeczy w tych placówkach jest realizowanych. I tak podsumowując, w naszych szkołach, w zespołach szkół oraz placówkach mamy, w strukturze mamy szkoły takie jak licea, technika, branżowe szkoły pierwszego stopnia, w ośrodku szkolno-wychowawczym szkołę podstawową, branżowe szkoły pierwszego stopnia również i szkołę przysposabiającą do pracy, poradnie psychologiczno-pedagogiczną, bibliotekę pedagogiczną, ośrodek doskonalenia nauczycieli oraz Młodzieżowy Dom Kultury. W sumie uczy się w naszych szkołach 1868 uczniów w tym roku szkolnym i 380 uczestników mamy zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury. Zatrudnionych mamy 271 nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu, tak? Także są w różnym czasie oni zatrudnieni w szkołach i placówkach, co w przeliczeniu na pełne etaty daje 242 etaty. Mamy zatrudnionych 102 pracowników administracji i obsługi, również w pełnym i w niepełnym czasie pracy, co w przeliczeniu na pełne etaty daje 95,5 etatu. Tygodniowo w naszych szkołach i placówkach realizowanych jest 5226 godzin zajęć edukacyjnych i innych zajęć, na przykład takich jak w Młodzieżowym Domu Kultury, godzin takich zajęciowych. Remonty prowadzone są na bieżąco.
W zależności od potrzeb i możliwości oczywiście finansowych, są to zarówno prace takie bardzo drobne, ogólnobudowlane, związane z naprawami infrastruktury, takie jak jakieś prace malarskie, konserwatorskie, hydroelektroinstalacyjne, jakieś wymiany, i koszty wówczas nie są zbyt wysokie. Państwo widzicie, że niektórzy dyrektorzy przedstawili również koszty tych napraw i to nie są koszty wysokie. Dyrektorzy podkreślali również to, że dużo z tych prac wykonują własnym sumptem przy wykorzystaniu pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach i również z materiałów pozyskanych, tak? Ale mamy również remonty dosyć duże, takie jak na przykład w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 na ulicy Limanowskiego, gdzie dwa budynki i 14 i 15, tak zwana, czyli internat, są remontowane w tej chwili i były remontowane i są chyba jeszcze, jak dobrze wiem. Nie do końca te remonty się zakończyły i tam te prace, jak Państwo widzieliście, to jest już kwota dosyć pokaźna, ponad 700 tysięcy złotych zostało tam przeznaczone, w głównej mierze związane z wymogami bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku, gdzie wymieniono i stolarkę drzwiową na stolarkę bezpieczną, czyli tą taką, która zawiera, ma klasę bezpieczeństwa przeciwpożarowego, jak i też montaż okien oddymiających, sygnalizację przeciwpożarową, oświetlenie ewakuacyjne, więc wiele takich rzeczy, które były związane z wymaganiami PPOŚ. Zakupy pomocy dydaktycznych realizowane są również na bieżąco i również w zależności od potrzeb i możliwości finansowych w każdej z naszych placówek czy w każdej z naszych szkół. I potem Państwo macie dodatkowe informacje z Młodzieżowego Domu Kultury i Poradni i Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji. Chciałbym, żebyście zwrócili tam uwagę na to, że pół roku, czyli 5 miesięcy szkolnych, a tak wiele rzeczy, tak wiele działań zostało podjętych w tych placówkach. Są to osiągnięcia, które są warte podkreślenia zarówno na szczeblu naszym lokalnym, ale również na szczeblu wojewódzkim, regionalnym, a nawet ogólnokrajowym. Myślę, że to daje taki pełny obraz pracy tego, co się dzieje w naszych szkołach i placówkach. I w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi naszych szkół i placówek za ten trud, za to zaangażowanie codzienne, które wkładają w pracę z dziećmi i młodzieżą, a także pracownikom wydziału naszego, który dzięki właściwej współpracy z naszymi jednostkami budujemy takie skuteczne rozwiązania, które myślę, że temu sprzyjają. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu naczelnikowi za tę wypowiedź. Ja przepraszam bardzo, bo pan wiceprzewodniczący zwrócił mi uwagę, że wcześniej zgłaszał się do pan Grzegorz Mucha. Ja po prostu nie założyłem, także bardzo przepraszam. Czy pan Grzegorz chciałby wobec tego zabrać głos, czy w sprawach różnych ewentualnie? Ja mam takie krótkie pytanie do sprawozdania pana starosty z pracy Komisji Bezpieczeństwa, bo tu w jednym z punktów jest pewna nieścisłość i chciałbym to po prostu, zaraz sekundkę. Tutaj, gdzie dotyczy to działalności i posiedzenia komisji 26 czerwca, no to jest pewna tutaj nieścisłość, bo w jednym miejscu pisze się w piśmie, że zostało przesłane pismo o odwołaniu posiedzenia, natomiast w następnym akapicie mówi się, że burmistrzowie, wójtowie omówili zagrożenia i tak dalej, i tak dalej. Więc mam pytanie, czy to posiedzenie się odbyło, czy się nie odbyło, bo to jakby tak jedno z drugim się kłóci, jaka jest rzeczywistość. To tylko tyle. Posiedzenie oczywiście się odbyło, natomiast tu jest rzeczywiście jakiś błąd w wydruku. Ja czytając też tak zwróciłem na to uwagę. No, będę musiał tutaj to zobaczyć w oryginale, jak to wygląda. Dziękuję bardzo. I pan, dziękuję za czujność. I pan Mirosław Olejnik prosił o głos jeszcze. Także proszę bardzo. Ja miałbym takie pytanie do tej informacji o sytuacji w oświacie. Chciałbym, właściwie nie pytanie, tylko taką uwagę mam. W tym sprawozdaniu, czy w tym opisie, trochę mi zabrakło na przykład
ile jest zajęć pozalekcyjnych, bo rzeczywiście tu jest bardzo dobrze, dyrektorzy widać opracowali wszystkie swoje działania i remontowe i inne, a brak, jako nauczyciel bardzo zwracam uwagę na to, czy, co młodzież robi nie tylko na lekcjach, ale czy jest rozwijana właśnie na zajęciach pozalekcyjnych. A tu tego nie ma, chyba że coś mi umknęło. Jeżeli tego faktycznie nie ma tutaj, to prosiłbym, żeby przy następnym sprawozdaniu taką tabeleczkę jakąś wstawić. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Ja tylko dodam, że wczoraj na komisji szkoda, że pana nie było. Właśnie była mowa o zajęciach pozalekcyjnych i tam była dość taka ciekawa informacja na ten temat. Szanowni, czy jeszcze nie widzę więcej wobec tego zgłoszeń. Wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu, czyli do podjęcia uchwał w sprawach. Pierwsza uchwała, jak zwykle, to są zmiany budżetu powiatu na rok 2023 i w tym celu bardzo proszę zastępcę przewodniczącego Rady, pana Krzysztofa Łuszczyka, o przeczytanie tej uchwały. Proszę uprzejmie. Aha, jeszcze tylko zanim jeszcze pan przewodniczący przeczyta tę uchwałę, to chciałbym powiedzieć, że wczoraj właśnie odbyła się komisja do spraw budżetu i spraw powiatu i wszystkie uchwały są, ale może to pan przewodniczący powie po prostu. Panie przewodniczący, bardzo proszę o opinię z komisji. A, witamy oczywiście pana Marcina Przybysza. Za chwileczkę będziemy musieli po prostu sprawdzić jeszcze raz wobec tego frekwencję, kworum, ale póki co bardzo proszę pana Wiesława Kuracha, przewodniczącego komisji, o przedstawienie opinii. Proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, szanowna Rado i szanowni goście, komisja w dniu wczorajszym podczas obrad, na których była również obecna pani Basia Kamińska, dość szeroko omówiła materiały, które są dzisiaj obradowane i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał, które są dzisiaj procedowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i wobec tego proszę teraz pana Krzysztofa Łuszczyka o przeczytanie uchwały. Uchwała numer 72/329/2023 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2023. Na podstawie odpowiedniej uchwały, podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 1 245 225,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 126 267 222,60 zł. Z tego dochody bieżące w wysokości 90 077 259,30 zł. Dochody majątkowe w wysokości 32 189 963,30 zł. Paragraf drugi. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 925 925,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą 149 496 773,77 zł. Z tego wydatki bieżące to 101 674 704,52 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 47 822 059,25 zł. Punkt trzeci. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 47 822 059,25 zł. Zgodne nie z załącznikiem nr 3. Punkt czwarty. Dochody i wydatki związane z realizacją. Podpunkt pierwszy. Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami stanowią załącznik nr 4.
Podpunkt drugi. Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład stanowi załącznik nr 5. Podpunkt trzeci. Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6. Podpunkt piąty. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków przychodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 801 135 zł 83 grosze zgodnie z załącznikiem nr 7. Paragraf trzeci. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 23 229 541 złotych 17 groszy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 14 893 700 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 8 076 980 złotych 41 groszy i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 258 860 złotych 76 groszy. Podpunkt drugi. Przychody budżetu w wysokości 28 335 841 złotych 17 groszy. Rozchody w wysokości 5 106 300 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 8. Paragraf czwarty. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z tytułu realizacji dodatkowych zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Udzielić głosu, nie wiem. Podpunkt pierwszy. Dochody w wysokości 6304 zł. Wydatki, podpunkt drugi, wydatki w wysokości 6304 zł zgodnie z załącznikiem nr 9. Paragraf piąty. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 10. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i przychody od wynagrodzeń o kwotę 299 282 zł. Rezerwa celowa na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych do wynagrodzeń po zmianach wynosi 2 988 986 zł. Paragraf szósty. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Paragraf siódmy. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 lutego 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu za przeczytanie tej uchwały. Ja myślę, że za chwileczkę będziemy ją próbowali przegłosować, ale zanim to zrobimy, to w związku z tym, że przybył pan Marcin Przybysz na naszą dzisiejszą sesję, więc ponownie proszę o sprawdzenie kworum. Bardzo proszę w tej chwili o kliknięcie zakładki kworum, żebyśmy sprawdzili dokładnie w tej chwili obecność. Już z panem Marcinem. Jeszcze pani Basia Kamińska. Już jest. Już jest. Stwierdzam, że w tym momencie radnych jest 16, nieobecny jest jeden pan Jerzy Szarejko, jest usprawiedliwiony, czyli nadal mamy moc podejmowania prawomocnych uchwał. Wobec tego, czy do tej uchwały jeszcze jakieś, którą przeczytał pan przewodniczący, są uwagi? Nie widzę, wobec tego myślę, że możemy przejść do głosowania. Wobec tego zadaję państwu radnym pytanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu?
Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę do realizacji. I teraz uchwała już, która jest konsekwencją uchwały budżetowej, czyli tak zwana WPF-ka, czyli Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bartoszewskiego. Przeczytam tę uchwałę. Uchwała nr 72, /330/2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszewskiego na lata 2023-2036. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bartoszewskiego na lata 2023-2036 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. I paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Nie widzę uwag do uchwały, wobec tego przechodzimy do głosowania i pytanie oczywiście do radnych, jak zawsze, kto z panów, z państwa radnych, przepraszam, jest za przyjęciem tej uchwały, kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu. Jak widzicie państwo, muszę się przyzwyczaić, że już muszę mówić państwo radni, a nie panowie radni ze względu na panią Basię. Ale oczywiście uchwałę tę również przyjęliśmy jednogłośnie. Wszystko jest w porządku. Uchwała została przyjęta do realizacji. Przechodzimy wobec tego do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwalenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok. Przeczytam tę uchwałę. Uchwała nr 72/331/2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023. Po podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się następujący plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok. Pierwszy punkt, drugi kwartał. A. Kontrola wykonania budżetu powiatu na rok 2022. Przygotowanie opinii w sprawie wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz informacje o stanie mienia jednostki. Sporządzanie wniosku o udzielenie bądź nieudzielenia z absolutorium zarządu powiatu, czyli to standardowo co roku robi komisja i musi to robić. Punkt B. Kontrola zespołu szkół ponadpodstawowych nr 1 imienia Krasofiaków w Bartoszycach i tutaj będzie sprawdzany ogólny stan finansowy, koszty administracyjne i eksploatacyjne budynków, pozyskanie finansowych środków zewnętrznych w latach 2021-2022. Punkt drugi, trzeci kwartał. A. Pozyskanie środków finansowych zewnętrznych na remonty dróg i przebudowy w 2022 roku. B. Pozyskiwanie środków finansowych zewnętrznych niezwiązanych z drogami przez Starostwo Powiatowe Bartoszycach w 2022 roku. I punkt trzeci w czwartym kwartale. A. Kontrola funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury, realizacja zadań statutowych, zakres finansowy, pozyskiwanie finansowych środków zewnętrznych w latach 2021-2022. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Bartoszewskiego. Oczywiście wszyscy państwo otrzymaliście tę treść uchwały. Czy jakieś uwagi są do tej uchwały? Nie widzę. Wobec tego możemy przejść do głosowania. I pytanie, kto z państwa jest za tą uchwałą, kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały. To jest uchwała, przeczytam tę uchwałę. Uchwała nr 72/2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej.
Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy, wyraża się zgodę na przyjęcie od wojewody warmińsko-mazurskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 11 marca 2022 roku o obronie ojczyzny dotyczących przeprowadzenia i przygotowania kwalifikacji wojskowej w 2023 roku. Punkt drugi. Upoważnia się Zarząd Powiatu Bartoszewskiego do podpisania stosownego porozumienia z wojewodą warmińsko-mazurskim. Punkt trzeci. Zadania, o których mowa w ustępie pierwszym, finansowane będą ze środków przekazanych przez wojewodę, które zostaną szczegółowo określone w porozumieniu. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jest to uchwała, którą podejmujemy co roku, dotycząca właśnie przede wszystkim wojska, Komisji Wojskowej, standardowa uchwała. Nie widzę uwag do uchwały, wobec tego możemy przejść do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Wobec tego to jest uchwała numer 72 łamane na 333 łamane na 2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie wyrażania zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bartoszewskiego. Po takiej długiej bardzo podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny działki stanowiącej własność Powiatu Bartoszewskiego położonej w obrębie nr 1 miasta Bisztynek, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 53 łamane na 5 o powierzchni 00612 hektara na rzecz Skarbu Państwa, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Punkt drugi. Działka powyższa oznaczona jest jako użytek droga i stanowi część nieruchomości objętej księgą wieczystą numer OL1B łamane przez 00028266 łamane na 4. Celem darowizny jest przekazanie działki określonej w ustępie pierwszym pod drogę krajową numer 57. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bartoszewskiego. To jest paragraf drugi i paragraf trzeci. Wykonanie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tu tylko tak poinformuję, że chodzi o to, że w sytuacji, kiedy jest skrzyżowanie drogi dwóch dróg o różnym statusie, to zarząd tej drogi, zarząd na tym skrzyżowaniu przejmuje droga o wyższym statusie i w związku z tym musimy tę drogę, ten fragment drogi przekazać na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, czyli zarządcy drogi nr 57. Czy są pytania w związku z tym do tej uchwały? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła uchwałę do realizacji. I ostatnia z uchwał dzisiejszych, ważna bardzo, związana z panią Barbarą Kamińską, naszą nową radną. Przeczytam treść uchwały. Uchwała nr 72 łamana na 334 łamana na 2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Powiatu w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Stałej oraz określenia przedmiotu jej działania. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale Rady Powiatu Bartoszewskiego nr 9 łamane na 42 łamane na 2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Stałej oraz określenia przedmiotu jej działania zmienionej uchwałą 14 łamane na 66 łamane na 2019 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 29 sierpnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany. Paragraf punkt pierwszy, paragraf trzeci, punkt siódmy otrzymuje brzmienie. Siódmy punkt. Barbara Elżbieta Kamińska, członek komisji.
Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf trzeci. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego. Chodzi oczywiście o to, żeby pani Barbara Kamińska weszła w skład Komisji Budżetu i Spraw Powiatu. Pani Basia chce pracować. Także, szanowni państwo, przechodzimy do głosowania. Kto z panów radnych? No, ma pani prawo. Szanowni państwo, wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z panów i pań radnych jest za przyjęciem tej uchwały do realizacji? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam niniejszym, że pani Basia Kamińska została członkiem Komisji Spraw Budżetu i Spraw Powiatu. Gratulujemy pani Basiu i życzymy owocnej pracy. Szanowni państwo, wszystkie uchwały zostały dzisiaj już uchwalone, które były przewidziane porządkiem obrad. Przechodzimy do punktu 10. Sprawy różnych. Kto chciałby w sprawach różnych? Zgłasza się pierwszy pan Piotr Stapaj. Panie radny, bardzo proszę o głos. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałbym oczywiście w imieniu całej społeczności ukraińskiej i proboszcza Juliusza Krawieckiego zaprosić państwa radnych, zarząd na mszę do cerkwi 15:30, jeżeli państwo macie taką możliwość. Także dzisiaj w cerkwi w Bartoszycach będzie msza właśnie za przede wszystkim ofiary, ale również za pokój na Ukrainie. Także w imieniu księdza proboszcza serdecznie państwa zapraszam. No i oczywiście niejednokrotnie dziękowałem w imieniu społeczności ukraińskiej za pomoc i radnych, i powiatu, ale również wszystkich mieszkańców. Także jeszcze raz chciałbym podziękować i ten rok tej okrutnej wojny wiele nas nauczył, ale przede wszystkim pokazał, jak wiele nas łączy mimo różnych historycznych różnic. Także jeszcze raz dziękuję i myślę, że to jest nowe otwarcie relacji polsko-ukraińskich i to jest bardzo ważne, że potrafimy i chcemy być ze sobą i to jest najważniejsze. Za to państwu dziękuję i oczywiście będę dziękował za wszelką pomoc, którą niesiecie dla narodu ukraińskiego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, a my obiecujemy, że w tej pomocy nie ustaniemy. Pan radny Grzegorz Mucha prosił o głos, tak? Bardzo proszę, panie radny. Mikrofon, jeśli można. Dwie sprawy mam do pana przewodniczącego. Pierwsza sprawa to taka, że 28 grudnia zwróciłem się do pana z zapytaniem na piśmie dotyczącym procedowania w trybie hybrydowym lub stacjonarnym i do dziś nie otrzymałem odpowiedzi, więc bardzo uprzejmie proszę pana przewodniczącego, aby pan ustosunkował się do mojego zapytania. Ja powiem tak, że sprawa dotycząca sesji hybrydowych została uregulowana przez odpowiednie ustawy, które pan wiem, że zna i wydawało mi się, że jest to po prostu oczywiste. W tej chwili jest jakby zalecane, żeby sesje były stacjonarne i ja wolałbym, żeby były stacjonarne. Jak państwo wiecie, ewentualnie dopuszczona jest sesja hybrydowa, czyli i stacjonarna i zdalnie, tylko i wyłącznie w przypadku, jeśli Rada wyrazi na to zgodę. Prawda? I jak państwo pamiętacie, na ostatnich sesjach takie pytanie było państwu radnym zadawane i w tej chwili w zasadzie do końca nie bardzo wiemy, co z tym fantem zrobić, dlatego że tak jak powiedziałem, zalecane jest prowadzenie sesji stacjonarnych. Z tego co wiem, niektóre rady podjęły uchwałę, żeby sesje były właśnie w takim trybie zdalno-stacjonarnym.
ale z tego co wiem, to wojewoda uchyla takie uchwały. Wobec tego ja się tak zastanawiam, czy jest sens podejmowania takiej uchwały. Możemy oczywiście taką uchwałę podjąć, na przykład na najbliższej sesji, żeby takie sesje hybrydowe, jak ja to nazywam, prawda, były przeprowadzane. Albo wojewoda uchyli, albo nie uchyli. Możemy po prostu spróbować to zrobić, ale to na najbliższej sesji. Panie Przewodniczący, wczoraj mieliśmy posiedzenie komisji. Ten temat między innymi był poruszany. Jedna z propozycji jest taka, żebyśmy na przykład dzisiaj na sesji, poprzez jawne głosowanie, bo opinia tak, ministerstwa rozumiem. Nie mówi, kiedy ma być to głosowanie i w jaki sposób, tylko ma być jawne. Jakbyśmy dzisiaj decydowali, w jakim trybie będzie najbliższa sesja. Dobrze. To byłoby bardziej takie słuszne, możemy, bo każdy to z radnych będzie się mógł przygotować na tą sesję, a głosowanie przed samą sesją i decydowanie, czy będzie można głosować zdalnie, czy nie, uważam, rozumiem. Że to nie jest ten właściwy moment, bo radni by musieli pośpiesznie przyjechać, gdyby zapadła decyzja radnych obecnych na sesji, że nie możemy jednak zdalnie obradować, musieli wsiadać w samochód i przyjechać tutaj, ani wszyscy zresztą w tym momencie mogliby, tak? Można to inaczej zaplanować, możemy decydować z wyprzedzeniem na kolejną sesję. Ma pan rację, wobec tego rzeczywiście zgadzam się z tym, możemy to zrobić w tej chwili i zrobimy to. Wobec tego, jeśli pan pozwoli, to ja zadam teraz w tym momencie to pytanie radnym i to przegłosujemy, dobrze? Otóż kto z panów radnych i... O, przepraszam. Znowu, to siła przyzwyczajenia jest wielka. Kto z państwa radnych jest za tym, aby na najbliższej sesji dopuścić możliwość uczestnictwa zdalnego na najbliższej sesji? Kto jest za, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał od głosu? Nie, to jest pytanie. To jest pytanie. Stanowisko rady. Jeszcze pan Grzegorz. No, wnioskodawca nie zagłosował jeszcze. Bo nie widzę okienka. O, jest. Już, tak. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego głosami 15 przy jednym wstrzymującym się stanowisko przyjęła do realizacji. Wobec tego, szanowni państwo, następna sesja będzie w trybie właśnie hybrydowym, czyli dopuszcza się wtedy zdalne uczestnictwo w najbliższej sesji. Jeszcze jedną mam sprawę, panie przewodniczący. Ja już od około 2 lat wnioskuję o to, abyśmy jako radni czy jako połączone komisje dokonali objazdu dróg powiatowych. Więc ponawiam ten wniosek, aby do końca kwartału zorganizować taki objazd dróg powiatowych. I być może wskazane byłoby, żeby każdy radny z tych gmin wiejskich czy wiejsko-miejskich jakby wskazał drogi, które chciałby, żebyśmy wspólnie odwiedzili. Tak? Oczywiście te drogi o złym stanie, ale może też zobaczyć te drogi, te inwestycje, które zostały już zrealizowane. Które są dobrze zrobione. To zostały zrobione, bo nie wszyscy radni byli na otwarciu niektórych odcinków dróg i myślę, że warto tu też zobaczyć. To taki mój wniosek. Ja myślę, że rzeczywiście w porozumieniu z panem starostą taki objazd będziemy mogli zorganizować. Ale myślę, że jak się zrobi, troszeczkę cieplej. Także w tym kwartale jeszcze może uda. No, czy tak jest, może uda nam się to zrozumieć. Myślę, że się uda. Pani radna, może później, bo to tych dróg do objazdu jest naprawdę dużo. Jak tu byśmy zaczęli w tej chwili te drogi wymieniać, to... tak jest, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy jeszcze jakieś uwagi? Pan Mirosław Olejnik, proszę uprzejmie. Właśnie, kontynuuję temat dróg, bo rzeczywiście pomysł objazdu tych dróg jest bardzo dobry, tylko że żeby teraz objechać niektóre drogi, to trzeba byłoby wynająć traktor albo jakiś inny cięższy sprzęt. W związku właśnie z taką sytuacją, jaką wszyscy widzą, jaką mamy na drogach powiatowych, wnioskuję do zarządu, do pana starosty, aby tym problemem osobno zająć się, ponieważ budżet zarządu dróg, naszego zarządu dróg został uchwalony na poziomie ubiegłego roku.
Więc możliwości finansowe szybszego połatania niektórych dróg, które są niestety w stanie tragicznym. Ja chyba codziennie mam jakiś telefon albo ktoś do mnie przychodzi w sprawie jakiejś drogi. Ja mówię o drogach terenu gminy Górowo i Ławeckie, ale oczywiście pewnie to dotyczy wszystkich państwa radnych i wszystkich naszych tutaj gmin stanowiących powiat. Sprawa jest niesamowicie ważna. Tak jak powiedział pan Boluk w swoim barwnym wystąpieniu na koniec, że najważniejszą naszą rolą jest spełnianie potrzeb naszych mieszkańców. I rzeczywiście czekanie na remonty tych dróg do maja, a nawet do czerwca, jeżeli komuś się nie w danej gminie okaże się, że będzie w tym roku robiona droga w ostatniej kolejności, bo jak wiadomo zawsze jest jedna ekipa na gminę i od którejś miejscowości zaczyna się ten remont. Wydaje mi się, że trzeba zrobić wszystko, włącznie ze zwiększeniem budżetu, żeby te najtrudniejsze odcinki, którymi już nie można w ogóle jechać. Na przykład ostatnio rozmawiałam z mieszkańcami, którą będziemy robić. No ale kiedy? Kilometr drogi Skandy w kierunku Augam czy Kiwań to nie wystarczy. Reszta drogi jest po prostu w stanie fatalnym. Rozmawiałem z panem Łomeckim, powiedział, że rzeczywiście jest taka sytuacja, że ta droga jest fatalna, no ale może w maju, jak będzie można łatać tą emulsją, bo ona jest tańsza 3 razy. W tej chwili, ja nie wiem, czy mieszkańcy tam wytrzymają do maja czy czerwca, żebyśmy tą drogę połatali, więc trzeba zrobić jakieś, nie wiem, posiedzenie wspólne rady, może zarząd wymyśli, środki można przeznaczyć, przesunąć z jakichś innych działów, bo wydaje mi się, że ta sprawa jest w tym momencie kluczowa. Dlatego wnioskuję do pana starosty, do zarządu, aby pochylił się nad tym tematem. Jak trzeba będzie zwołać jakąś nadzwyczajną sesję w tym trybie, to oczywiście wszyscy pewnie przyjadą i chętnie zajmą się tymi drogami, bo muszę powiedzieć, że sytuacja chyba jak nigdy jest. Ja tylko wspomniałem o jednej drodze, nie dlatego, że tylko ta droga jest w potrzebie, że tak powiem, ale tych dróg jest masa. Są też oczywiście fajne drogi, z czego się bardzo cieszymy, ale rzeczywiście w tych dużych miejscowościach, gdzie jest bardzo dużo mieszkańców, chociażby tą drogę, którą przytoczyłem Kandyty, Kiwajny i nie tylko. I w drugą stronę też. Ja jako przykład podałem, ale też wystarczy porozmawiać z innymi mieszkańcami, jakiś Ors, Dębów czy Woryn i innych mieszkańców. Trudno wymienić, bo to trzeba byłoby chyba wszystkie miejscowości wymienić. Wszędzie tam, gdzie te dziury są takie, że zagrażają nawet bezpieczeństwu, trzeba coś z tym zrobić. Panie starosto, bardzo proszę w imieniu tych mieszkańców, aby pan jakoś przyspieszył to łatanie, może rzeczywiście tą trochę droższą technologią, te większe dziury, ale żeby to nie trwało do maja. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, ja powiem tylko tutaj, że rzeczywiście ma pan rację, że tych dróg złych jest bardzo, bardzo dużo, ale chcę też powiedzieć o tym, że tyle pracy, ile ma w tej chwili Zarząd Dróg Powiatowych, to jeszcze nigdy nie miał. Tyle dróg, ile robi w tej chwili, jeszcze nigdy nie robił. Także te drogi się robi, a że jest to oczywiście za mało, jest to za mało, ale to widzą państwo, tak krawiec kraje, jak mu materii staje i w związku z tym na pewno te drogi, o których pan mówi, będą wzięte pod uwagę. Zresztą myślę, że pan starosta to potwierdzi i wiem, że powiat, Zarząd Dróg Powiatowych robi wszystko, żeby tych dróg zrobić jak najwięcej. Czy pan starosta chciałby 2 słowa? Tak, proszę bardzo. To znaczy, to co pan przewodniczący tu powiedział, jest oczywistością. Robimy tyle dróg, ile jeszcze do tej pory nie robiliśmy, robili w cudzysłowie. Natomiast to, co mówi tutaj pan Mirosław, też jest prawdą, że są jeszcze drogi, po których nie można przejechać, tak? Więc na pewno zarząd zrobi wszystko i robił do tej pory, żeby i na te drogi pozyskiwać środki. Bo jak państwo wiecie, my własnych środków nie mamy. I to jest cały ambaras, że te środki muszą pochodzić z zewnątrz. Ja bym tutaj zaproponował takie jakby na razie rozwiązanie
dotyczące spotkania, myślę, Zarządu Dróg Powiatowych, tutaj pana dyrektora, myślę, pracowników merytorycznych i tutaj z tą częścią radnych, którzy są bardzo mocno zainteresowani tymi drogami, żeby nam też wyjaśnił pewne kwestie związane z pozyskiwaniem środków, bo na nie wszystkie drogi możemy te środki jakby pozyskać, a własnych, tak jak powtórzę się, środków nie mamy i jest pewien problem. I myślę, że takie spotkanie naprawdę sobie tutaj umówimy, bo są już i nowe pewne wytyczne, jeśli chodzi o te wszystkie sprawy, fundusze rządowe. I myślę, że będzie nam łatwiej siebie zrozumieć nawzajem, tak? Bo dróg do remontu jest naprawdę jeszcze sporo, a środków niewiele. No i stąd są pewne wybory, których musimy dokonywać. No ale to wszyscy w sumie dokonujemy tych wyborów. Także myślę, że w najbliższej przyszłości do takiego spotkania tutaj doprowadzimy, panie przewodniczący, panie Mirku, i sobie te sprawy powyjaśniamy. Zobaczymy, jak ta lista rankingowa tam wygląda, jeśli chodzi o drogi, które są remontowane, które są przeznaczone do remontu, które mają dokumentację już przygotowaną, które będą, dla których będzie przygotowywana ta dokumentacja i będzie wtedy, myślę, sporo wyjaśnień tutaj przedstawionych przez pana dyrektora. Także proponuję taką wersję spotkania. Jeszcze pan Mirosław, proszę bardzo. Tak, w uzupełnieniu i nawiązanie do słów pana starosty, mi nie chodzi o to, żeby zająć się przyszłymi inwestycjami, bo to rzeczywiście super, żeby te inwestycje będą, ale te inwestycje, jak wszyscy wiedzą, żeby jakaś inwestycja mogła być realizowana, to mija często rok albo dłużej. A mi chodzi o ratowanie, czy możliwość, żeby ci mieszkańcy przy tych drogach, mieszkający przy tych drogach, które są no zniszczone, gdzie dziury są po kolana, żeby to zrobić w jakimś trybie awaryjnym, szybkim. I nie możemy czekać, że może kiedyś ta droga będzie zrobiona. Tu chodzi o nawet bezpieczeństwo tych mieszkańców. Proszę pojechać tam właśnie na tą drogę albo na inne drogi, jakbyśmy porozmawiali, bym mógł wskazać. Nie wiem, ale... Być może jakieś są metody, ale nie jestem specjalistą od dróg. Nie mamy, to trzeba poczekać, bo jest taka pogoda, a nie inna. No nie wiem, no wydaje mi się, że chodzi też głównie o pieniądze, które... Ale po kolei, pan zgłaszał się... Wydaje mi się, że trzeba pochylić się nad tą sprawą i potraktować to jako priorytet i znaleźć jakieś wyjście. Od tego my jesteśmy. Panie radny, na pewno weźmiemy to pod uwagę. Ma pan rację, że rzeczywiście te drogi trzeba robić czasami nawet tak doraźnie, żeby po prostu to zrobić. Pan radny Robert Pająk się zgłaszał do dyskusji. Proszę. Panie przewodniczący, szanowna rado, chodzi o... My też, że tak powiem, w mieście często stajemy takie, róbcie teraz drogi, zaraz już dziura. Dzisiaj jest ładna pogoda, jutro będzie mróz i w momencie, kiedy te środki, które są, użyjemy, po prostu na drugi dzień, po trzech, kilku dniach wyjdą i znowu to są po prostu, to są faktycznie pieniądze wyrzucone w błoto. Po prostu to innej technologii na razie, na chwilę obecną, no nie mam. Mieszkamy w takim okresie, jakim mieszkamy. Czasami, jeżeli już coś naprawdę awaryjnego jest, to jest tylko złóg, zakłód z akumulanki jedzie, wyrówna teren spychaczem, coś tam delikatnie podsypie i to wszystko, co za trzy dni jest praktycznie to samo. Po prostu trzeba jeszcze chwilę poczekać, aż faktycznie zacznie być wiosna, bo nawet pogoda teraz wskazuje tak, że przyjdą silne mrozy, także na to też trzeba po prostu zwrócić uwagę, żeby nie marnować pieniędzy teraz, tylko poczekać na faktycznie dobrą pogodę i żeby to było zrobione w miarę raz i na jak najdłuższy okres pozostało, żebyśmy nie wracali do tego samego tematu w tym roku jeszcze. Dziękuję. Słusznie, to nie jest takie proste. Kiedyś pewien polityk powiedział, sorry, taki mamy klimat. Prawda? Także, czyli nie jest to takie łatwe. Pan Mirosław Olejnik jeszcze chciałby zabrać głos. Proszę pan, że pan radny Pająk nie zna takich metod, które mogłyby jakby połatać te drogi, to chciałbym przytoczyć taki przykład. Od jakiegoś tygodnia na drodze 511, to jest wojewódzka droga, pracuje sprzęt, który bardzo ładnie, fakt, że ta metoda jest droższa pewnie, bardzo ładnie łata wszystkie dziury, te większe oczywiście, mniejsze może zostawiają, ale większe dziury, które zagrażają bezpieczeństwu. I są metody, panie radny, a nie czekanie do maja czy czerwca. Ja myślę, że tutaj kluczem w tym, co pan powiedział, jest słowo droższa. To, co pan starosta powiedział, że starostwo nie dysponuje aż takimi pieniędzmi, żeby te droższe metody czasami zastosować. Pan radny Robert Pająk, proszę.
znam metody łatania dziur, jednakże biorąc pod uwagę, jeżeli chcemy wziąć sprzęt specjalistyczny, to my wydamy budżet na łatanie dróg w ciągu 2-3 tygodni i później będzie koniec. Nie będzie na doraźne, coś tam znowu wyjdzie, po prostu wydamy wszystko na raz na początku roku i tego po prostu nie będzie. Dlatego w mieście też nie są robione łatania dziur, tak, to też trwa do maja. Maja, w połowę maja, to też Zarząd Dróg Powiatowych, nie wiem ilu ma dokładnie pracowników, ale żeby wszystko ogarnąć, przy 440 kilometrach dróg powiatowych, ile? 460? Około 460 kilometrów dróg, ogarnąć to w miesiąc, to nie wiem ile by musieli sprzętu puścić na raz, a takiego po prostu sprzętu nie mamy, nawet po prostu fizycznie Zarząd Dróg Powiatowych nie jest w stanie to po prostu ogarnąć na raz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ale szanowni państwo, proszę o porządek. Ja myślę, że ten temat został wyczerpany. Jeszcze pan Robert Pająk, proszę. Szanowni państwo, mnie zawsze chciałbym uzyskać odpowiedź od osoby pytającej, trzeba skądś znaleźć pieniądze. To jeżeli ktoś mówi, że trzeba skądś znaleźć pieniądze, to niech przynajmniej wskaże jeden, dwa programy, z których te pieniądze można pozyskać. A rzucanie hasła skądś trzeba wziąć pieniądze, no to skąd? Krótko mówiąc, budżet mamy uchwalony na ten rok. Jeżeli się nie będzie dodatkowych środków zewnętrznych, a na naprawy tymczasowe dróg nie ma środków zewnętrznych, są dedykowane na naprawę nawierzchni, dróg leśnych, innych rzeczy, to może robić to w innej technologii, ograniczyć przebudowę, zmniejszyć kategorię, obniżyć na super, super, ekstra, tylko robić bez poszerzania poboczy i tak dalej, wymiana nawierzchni, to jest kwestia przede wszystkim pieniędzy. A skądś wziąć, to trzeba powiedzieć skąd. No właśnie, ale szanowni państwo, ja myślę, że ten temat, pani Mirko, ale krótko bardzo proszę. Proszę bardzo. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, że budżet dróg powiatowych w stosunku do poprzedniego roku zmniejszył się gdzieś o 20%. My przeznaczyliśmy mniej pieniędzy. Na wniosek zarządu przygotowany był ten budżet. Rada przegłosowała, ale ten budżet jest mniejszy, bo jest droższe paliwo, różne produkty, inflacja i tak dalej. Więc chociażby o tą inflację trzeba zwiększyć, może by to akurat wystarczyło na te najbardziej potrzebne jakieś takie remonty, które by, a poza tym są środki na pewno na poprawę bezpieczeństwa, bo to generalnie już w tej chwili nie tylko chodzi o to, żeby sobie mieszkaniec fajnie przejechał i żeby mu tam samochód nie podskakiwał, tylko chodzi o to, żeby on jechał i nie urwało mu się koło, bo to takie są sytuacje. Dlatego myślę, że pan starosta tutaj w swojej mądrości znajdzie jakieś rozwiązanie z zarządem i w miarę szybko jakoś te sprawy zostaną załatwione. Dziękuję. Już więcej na ten temat nie będę zabierał głosu. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania są? Jeśli nie, to ja bym chciał dwa słowa jeszcze powiedzieć o jednej ważnej sprawie. Otóż jak państwo wiecie, w dniu 1 kwietnia obchodzimy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. I w związku z tym w Bartoszycach będą różne uroczystości, różne biegi na przykład, różne wydarzenia związane właśnie z tym Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam 1 marca. Po 1 marca oczywiście, przepraszam, a nie kwietnia, do kościoła Farnego na godzinę 17:00, tam będzie msza święta, potem po mszy świętej uroczystości przy krzyżu katyńskim na cmentarzu komunalnym. Także serdecznie zapraszam wszystkich państwa do wzięcia udziału w tych właśnie uroczystościach. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Nie widzę. Wobec tego, że wyczerpany został porządek dzisiejszych obrad, zamykam obrady 72. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo wszystkim państwu dziękuję i życzę dużo zdrowia.